Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę państwa, wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się dyskusja, której bohaterem znowu była Polska. I o tym, co się wydarzyło w Brukseli, porozmawiamy z panią poseł Jadwigą Wiśniewską, eurodeputowaną Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Pani poseł, zanim porozmawiamy o tym, o tej debacie, której już tytuł był fałszywy, ponieważ brzmiał faktyczny zakaz aborcji w Polsce, to może, żeby naszym widzom, pani tam była na miejscu, zabierała głos, ale nasi widzowie nie bardzo pewnie śledzą obrady parlamentu, to pokażmy występy naszej ulubionej dwójki parlamentarzystów, pana Roberta Biedronia i Sylwii Spurek, a także głos pani komisarz w do spraw równości, która trochę chyba zimnej wody na rozgorączkowane głowy posłów opozycji wylała. Bardzo proszę o materiał. Nie dyskutujemy tu dziś o wyroku niezależnego sądu, ale o decyzji politycznej. Została podjęta przez osoby nieuprawnione do orzekania, zasiadające w Trybunale Konstytucyjnym zależnym od partii rządzącej. To nie orzeczenie, ale polityczny zamach na fundamentalne prawo kobiet do decydowania o sobie. Kolejny taki zamach w Polsce. W Polsce nie ma już praworządności i nie ma praw kobiet. Aborcja to normalne świadczenie medyczne i tak powinna być postrzegana przez prawo. W 2021 roku w sercu Europy obecnie rządzący podnieśli rękę na kobiety. Dzisiaj Polki mają bardziej ograniczone prawa niż kobiety w Iranie. Unia Europejska nie ma kompetencji w kwestii prawa aborcyjnego, a przepisy prawa w tej dziedzinie są we właściwościach państw członkowskich. Pani poseł, jak to się dzieje, że Parlament Europejski podejmuje dyskusje w tematach, które leżą poza jego kompetencjami? Właściwie jest to łamanie praworządności, bo mówi się o wewnętrznych sprawach państw, które nie są ujęte w traktatach, i to już nie jest pierwszy przypadek. No a tutaj jeszcze ten kłamliwy tytuł, nie mówiąc o dopuszczeniu do takich głosów, które no, podważają istnienie Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwo tego Trybunału, czyli również wewnętrzną sprawę Polski, czyli ustrój sądowniczy. No to jest jakiś niebywały skandal, ale my już się chyba do tego przyzwyczailiśmy. Rzeczywiście przyzwyczajenie to jest stan, który towarzyszy tego rodzaju debatom, jeśli chodzi o ten odbiór tutaj wewnętrzny. Ale to jest stan bardzo, powiedziałabym, niebezpieczny, dlatego że w oczach parlamentarzystów, którzy nie znają naprawdę sytuacji w Polsce, wykreowany został obraz zupełnie odrealniony i absolutnie nieprawdziwy, wskazujący na to, że Polska jest państwem autorytarnym, że praworządność jest łamana, że prawa człowieka są zagrożone. Wypowiedzi zarówno pani Spurek, jak i pana Biedronia bardzo szkodzą Polsce, bo zresztą również przedstawicieli totalnej opozycji, bo w tej debacie zabierali również głos członkowie Platformy, którzy wypowiadali się w podobnym duchu. A więc mamy do czynienia z taką sytuacją, że parlamentarzyści, słysząc panią Spurek, patrzą na nią przez pryzmat funkcji, którą sprawowała w Polsce. A ona w Polsce była wicerzecznikiem praw obywatelskich. W związku z czym no, przyjmują również tę narrację. Zatem praca w Komisji do Spraw Kobiet i Równouprawnienia z mojej perspektywy jest niezwykle trudna, ponieważ wykreowany obraz wedle scenariusza nakreślonego przez Grzegorza Schetynę po przegranych wyborach, że będą totalną opozycją i będą realizować wariant ulica i zagranica, daje naprawdę bardzo, bardzo złe efekty. I mimo tego, że Parlament Europejski powinien rzeczywiście konsekwentnym być, jeśli chodzi o przestrzeganie praworządności, tego rodzaju debatami niestety tę praworządność łamie. Głuchy jest na argumenty zarówno przedstawiane w debatach publicznych, ale również przedstawiane na posiedzeniu Rady Europejskiej przez premiera Morawieckiego. Niestety parlament jest zdominowany przez nurt lewicowo-liberalny, który ochoczo wpisuje się w spór polityczny w Polsce. A więc skoro protesty w Polsce wygasają, no to należy podjąć ten temat ponownie, mimo tego, że ta kwestia już była
omawiana 2 miesiące temu i mimo tego, że 2 miesiące temu dokładnie w tej samej sprawie podejmowano rezolucję w Parlamencie Europejskim i mimo tego, że komisarz Dalli bardzo wyraźnie również 2 miesiące temu powiedziała, że ta kwestia leży w kompetencji państw członkowskich, głusi naprawne argumenty z zacietrzewieniem ideologicznym, właśnie tym lewicowo-liberalnym, środowiska te podejmują starania, żeby cały czas wywierać tak zwaną presję polityczną, bo wiemy, że te debaty nie mają znaczenia jakiegoś merytorycznego, ale wywierana jest niestety presja polityczna. No właśnie, poseł Biedroń jest znany z tego, że czasami wygłasza poglądy, które są dowodem na jego ignorancję w wielu sprawach, ale już mówienie o tym, że sytuacja kobiet w Polsce jest gorsza niż kobiet w Iranie, przekracza wszelkie granice. To świadczy o tym, że pan poseł nie ma pojęcia o tym, co to jest prawo szariatu, w jaki sposób przez państwa muzułmańskie jest implementowane do prawodawstwa obowiązującego w państwie. Nie wie o tym, że w Iranie istnieje policja religijna i sądy religijne. Nie wie o tym, że karane śmiercią jest cudzołóstwo i kontakty homoseksualne. Nie wie o tym, że zabronione są kontakty między osobami niespokrewnionymi, a także nie wie o tym, że segregacja płciowa obowiązuje w szkolnictwie, służbie zdrowia, środkach komunikacji publicznej, na plażach, w kinach, salonach fryzjerskich, lokalach gastronomicznych i obiektach sportowych. No po prostu mamy w Polsce, no wypisz, wymaluj Iran, ale... Nie wie także, co uchwala parlament, którego jest członkiem, bo w 2018 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie właśnie Iranu i w sprawie wybitnej irańskiej prawniczki, która została aresztowana po tym, jak reprezentowała w sądzie kobietę, której groziła kara pozbawienia wolności za pokojowy protest w postaci publicznego zdjęcia hidżabu. No to już jest, powiedziałabym... coś niesamowitego, nie wiedzieć, jak się w tym parlamencie co uchwala i jak się pracuje, jakie w ogóle. Jeżeli posłowie, mówi pani, że posłowie Parlamentu Europejskiego nie bardzo wiedzą, co się dzieje w Polsce i przyjmują expressis verbis, to co się im mówi, co im mówi opozycja, no ale chyba już wiedzą, co sami uchwalają, na przykład w sprawie Iranu. Znaczy, my mamy sytuację naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo trudną, również z uwagi na to, że pan Biedroń został wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Kobiet i Równouprawnienia, a więc z tej pozycji również przemawia w Parlamencie Europejskim, wygadując tak ohydne brednie, bo inaczej tego nie można nazwać. No to daje sam sobie świadectwo, prawda, że jest w stanie powiedzieć najbardziej kłamliwą, obrzydliwą rzecz, żeby tylko zniesławić swoją ojczyznę. Ja w ten sposób to odbieram. Dla mnie te słowa były tak obraźliwe i tak szokujące, że uważam, że to już nie ma rozmowy, nie ma pola do rozmowy z takim człowiekiem. Po prostu nie ma. To już jest koniec. Już nic bardziej obrzydliwego i kłamliwego powiedzieć nie można. I mamy właśnie taką oto sytuację, że tacy ludzie jak pani Spurek, jak pan Biedroń i przedstawiciele również występujący wczoraj Platformy Obywatelskiej, przejmujący tą lewicową agendę, dają świadectwo, jakoby wszelkie prawa kobiet w Polsce były łamane. Ja oczywiście w czasie obrad Komisji Praw Kobiet wskazuję, że na przykład, bo popatrzmy na fakty, luka płacowa, jeśli chodzi o różnicę w wynagradzaniu między kobietami a mężczyznami wykonującymi tę samą pracę, jest jedna z najniższych w Unii Europejskiej. Wskazuje, że właśnie ta luka płacowa ma zostać wpisana do kodeksu pracy jako forma mobbingu. Wskazuje, że stwarzamy kobietom, paniom warunki i szanse na łączenie macierzyństwa z pracą zawodową, elastyczne formy pracy. Mówimy o tym również, że mamy jedne z najdłuższych urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w Polsce. Więc stawianie takiej tezy, że w Polsce wszelkie prawa kobiet są gwałcone, a więc tym samym można by powiedzieć, że ograniczona jest zdolność realizacji zawodowej kobiet, edukacyjne ambicje są tłumione. To wszystko jest oczywiście obrzydliwym i wierutnym kłamstwem. Ale mamy do czynienia z totalną opozycją, a ich totalność polega na tym, że są w stanie wykreować każde kłamstwo, żeby znieważyć własną ojczyznę. To jest oczywiście oburzające również z tego względu, że na dobry wizerunek każde państwo członkowskie
pracuje. I pani redaktor, nie ma podobnej sytuacji w Parlamencie Europejskim, jeśli chodzi o inne kraje członkowskie, jak sytuacja Polski. Przecież w Parlamencie Europejskim są przedstawiciele różnych partii politycznych z każdego państwa członkowskiego i nikt nie zachowuje się w sposób tak niegodny i tak nikczemny jak przedstawiciele szeroko rozumianej totalnej opozycji. Ci państwo są w stanie powiedzieć każde kłamstwo, żeby zyskać poklask w tym lewicowym mainstreamie. Pani poseł, być może jesteśmy przywrażliwieni i patrzymy na to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim z punktu widzenia Polski i naszej takiej urażonej dumy, że jesteśmy w taki sposób haniebny oskarżani o rzeczy, które nie mają miejsca. Ja jeszcze do tego, co pani mówiła o sytuacji kobiet w Polsce, może dodam, że według badań niezależnych instytucji europejskich jesteśmy krajem, gdzie występuje najniższy wskaźnik przemocy wobec kobiet, więc to jest też bardzo ważna sytuacja. Ale przecież dzieją się w Parlamencie Europejskim ważne rzeczy. Dyskutuje się o wizycie pana Borrella w Moskwie, a dzisiaj trwa debata na temat szczepionek, bo pani już zabierała, czy będzie zabierała głos. Chyba pani tak. Ursula von der Leyen nie bardzo ma dzisiaj dobry dzień, sądząc po różnego rodzaju krytycznych głosach, które płyną nie tylko z innych krajów Unii Europejskiej, ale i z jej rodzimego kraju, z Niemiec. Rzeczywiście przez media europejskie, w tym media niemieckie, przelewa się fala krytyki i taka fala krytyki również spłynęła na Ursulę von der Leyen w czasie debaty, w której brałam udział. No, nie możemy udawać, że wszystko jest dobrze, kiedy okazuje się, że wspólne zakupy organizowane przez Komisję Europejską, wspólne zakupy szczepień zawiodły, że Komisja Europejska, która została upoważniona właśnie do podjęcia tych wspólnych zakupów, do przystąpienia do tego projektu, do opracowania tego projektu, no niestety zawiodła. Do umów przystąpiła zbyt późno, a też zawarte umowy niestety zawierają tak nieprecyzyjne klauzule, które pozwalają na wysoką dowolność koncernom farmaceutycznym. To dziś Unia Europejska stała się petentem dla koncernów farmaceutycznych, a to przecież publiczne pieniądze. Pieniądze unijne zostały dedykowane na to, by wynaleźć szczepionkę. Zatem tacy uczeni prawnicy Komisji Europejskiej nie potrafili zadbać o to, by w tak ważnych umowach prawnych przepisy były niezwykle ostre, precyzyjne i jednoznaczne. Bo czy możemy powiedzieć, że przepis mówiący o tym, że koncerny dołożą wszelkich starań, by zapewnić dostawy szczepionek, są precyzyjne? Ano nie. I koncerny to wykorzystują, otwierają dziś szampana, mają naprawdę niesamowite zyski, a my staliśmy się zakładnikami, mimo tego, że Unia Europejska przeznaczyła środki na wynalezienie szczepionki, to Komisja Europejska pod przewodnictwem pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen niestety nie zdała tego egzaminu. To trochę było smutne, kiedy Ursula von der Leyen, nie potrafiąc przyznać się do błędów, nie diagnozując tych wszystkich potknięć, zakończyła swoje wystąpienie okrzykiem „Niech żyje Europa”. Nie wiadomo było, czy śmiać się de facto, czy płakać. Pani redaktor, przed nami kolejna fala pandemii. Eksperci mówią, że ona nie skończy się na wiosnę, ona będzie trwała. My dziś musimy się przygotować na następne uderzenie. My dziś musimy zadbać o to, żeby tych błędów, które popełniła komisja pod dowództwem, bo tego określenia pani przewodnicząca używa, że ona dowodzi tej komisji, a więc pod jej dowództwem komisja popełniła tyle błędów, naraziła bezpieczeństwo zdrowotne Europejczyków, żeby mieć dobrą prognozę na przyszłość, żeby uczyć się, no niestety, ale nawet na tych błędach należy. Musimy kończyć, niestety... musimy kończyć pani poseł, ale to chyba jest nauczka dla nas, że strategicznymi dziedzinami państwa są nie tylko energetyka i obronność, ale także przemysł farmaceutyczny. Jeżeli sami sobie nie zapewnimy bezpieczeństwa farmaceutycznego, to w takich trudnych, kryzysowych momentach nie ma co liczyć na innych. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo pani poseł. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.